Pan Edgar mówi nam tak. Za czasów PiSu prokuratura w ogóle nie chciała ze mną współpracować. Ja wyjawię wszystkich. Ja wszystko powiem. Jestem młody, po co mi siedzieć za kratami? Ja ich wszystkich wsypię. Tylko dajcie mi małego świadka koronnego i nadzwyczajne złagodzenie kary. No i pan mecenas przygotował mu tutaj wystąpienie. I jest gra do nowego prokuratora generalnego. Przepraszam, do nowego prokuratora I generalnego i krajowego. I krajowego tak. Oferta. Pan Edgar nawet powiedział, że właśnie wybierany jest nowy prokurator krajowy i że tutaj jest oferta. No tak, żeby wzrokiem nowy prokurator okay. krajowy nie pominął pana Edgara. Bo to... Młody, zdolny człowiek ze Zjednoczonej Prawicy, bo on przedstawił się jako taki wychowanek Zjednoczonej Prawicy, nie? nie? Mhm. Mm Będzie coś z niego, myślisz? Myślę, że na Zjednoczoną Prawicę już nie ma co liczyć. Zjednoczona Prawica tak jak Wawrzyka nie zna, tak nie zna pana Edgara. Już nikt w ogóle nie wie, kto to jest. Ale wiesz, bo ja słyszałam, że ta obecność pana mecenasa Zaborowskiego to nie jest przypadkowa. O, lubimy też śpiskowe bardzo proszę. E, że y, i to, że pan Edgar się zwraca do prokuratora generalnego i krajowego, też nie jest przypadkowe, bo y, że były prokurator generalny chciał taki, taki sygnał tam wysłać że hmm. jest jeszcze wiele osób, które też mogą y, dużo mówić jak pan Edgar, mogą być chętne w różnych Ale innych, to, to, ja że w różnych mnie... innych sprawach też są ludzie, którzy mają sporo do powiedzenia i pan Zbigniew chciałby przekazać wszystkim publicznie, że mogą milczeć jak Wawrzyk albo mówić jak Edgar. Mmm, to intrygujące. I sądzę, że pan Mecenas tutaj był taki. Tak, i sądzę, że pan Mecenas to znaczy sądzę, tak. Że pan mecenas yy, yy, no nie przypadkiem przy, przygotował pana Edgara do takiego, do takiego wylewnego wystąpienia. Autopromocja. Całego odcinka posłuchasz w aplikacji Onet Audio. To była autopromocja.